Witam Państwa, Angelika Bednarska. Pogoda nad Polską będzie kształtować wyż z nadbałtyku. Do kraju napływa teraz ciepła, zarazem dość sucha masa powietrza. Noc zapowiada się pogodna w całym kraju, bez opadów. Zachmurzenie małe może pojawić się na Pomorzu oraz na południowym wschodzie. Poza tym noc dość chłodna. Na termometrach 8 stopni na północy do również 8 stopni w regionach południowych. Słaby wiatr powieje do nas z północy. O poranku mgły przewidywane są na Pomorzu oraz na Mazurach. W godzinach przedpołudniowych pogodnie w całym kraju, jedynie na wybrzeżu oraz na południowym wschodzie może być przewaga chmur. Po południu zachmurzenie małe będzie na Podkarpaciu, a pozostała część kraju będzie praktycznie z bezchmurnym niebem. Na termometrach 18 stopni w Gdańsku do 20 stopni w Rzeszowie. Także tego dnia z pewnością nie zabraknie nam słońca. Słaby wiatr powieje z północnego wschodu. A wieczór i noc na Kujawach i Pomorzu zapowiada się pogodna, poza tym dość chłodno. Na termometrach od 7 do 8 stopni powyżej zera tej nocy padać nie powinno. Słaby wiatr powieje do nas z północnego wschodu. W ciągu dnia zachmurzenie będzie niewielkie. Niebo może być lokalnie bezchmurne. Na termometrach od 20 do 22 stopni powyżej zera, także już znacznie cieplej. Zachmurzenie może być minimalne. Poza tym nastąpi niewielki spadek ciśnienia. Na barometrach w południe zobaczymy 1015 hektopaskali. A we wtorek pogodnie w ciągu dnia nawet do 23 stopni powyżej zera. W środę w nocy przeważnie 10 stopni na plusie, a w ciągu dnia letnia aura do 24 stopni. W czwartek w nocy 13-14 stopni, a w ciągu dnia już trochę chłodniej do 21. Także majówka dobiegła końca, ale początek tygodnia zapowiada się bardzo pogodny. Do zobaczenia.